Yo bro, how you doing? Witam serdecznie na kanale AJ The Polish American. Moi drodzy, dzisiaj mamy troszeczkę inny odcinek. Oczywiście jesteśmy w Ameryce, a ponieważ jesteśmy w Ameryce, to nie mogło się odejść bez testowania różnego rodzaju smakołyków. Były to pomysły wychodzące również z waszej strony. Także w nadchodzącym czasie przewiduję kilka takich podobnych odcinków. Dzisiaj natomiast skupimy się na konserwach. Będziemy testować żarcie z puszek i tutaj właśnie mam to żarcie z puszek. Posłuchajcie, wybrałem produkty gotowe, gotowe posiłki, które wystarczy wrzucić do mikrofalówki. Mamy tutaj beef ravioli, mac and cheese, fasolka, chili, same takie klasyki, chicken noodles. To są rzeczy, które takie najbardziej pospolite, myślę, że w Ameryce, które się spożywa z puszek, jest takie to go, nie? Że wjeżdżacie po prostu i musicie coś na szybko zjeść. Plus znalazłem takie Vienna sausage, paróweczki. No, do tego jestem troszkę uprzedzony, nie wiem jak to będzie wyglądało, troszkę się tego opawiam, ale opawiam się tego, później będzie paw niezły. Myśląc normalnie, myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy mieć zupę jako przystawkę, więc zjemy najpierw zupę moim zdaniem. Campbell's Condensed Soup. Healthy request. Całe makro jest rozpisane na obrazku, w razie czego sobie zatrzymacie, za każdym razem możecie sobie zatrzymać, otwieramy i... Ale to jest zupa, więc ja potrzebuję miski. Dobra, miska jest, otwieramy. Wow. Nie wygląda to. Wrzucę to najpierw do mikrofalówki. Okej. Bo aż skwierczy. Chodzi dobrze. Myślę, że trochę chleba mi brakuje. Dużo makaronu. Jest dużo makaronu. Niekoniecznie bym powiedział, że to z puszki jest. Dobra gęstość, dobra konsystencja, nie jest to papka. Jest fajnie wszystko. Makaron trochę jakby taki rozgotowany, wiadomo, ale naprawdę chicken noodle jak najbardziej na plus. Umyłem talerz, teraz polecimy sobie z czymś innym. Paróweczki na bok. No nie, no chili. Chili, chcę zjeść sobie chili, bo wierzę, że to jest bardzo dobre. Wjeżdżamy, otwieramy. Okej, coś takiego. Kurde, no normalnie, normalne jedzenie. Pachnie jak chili. Po połowie, po porcji nakładam sobie, nie? Po tym to będę miał troszkę... Halny. Po tym zawieje pewnie. If you know what I mean. Dobra. U kurde, gorące, zabulgotało. Ale to mięso to jest takie mielone, takie trochę jak kocia... O, nie, nie. To jest normalne mięso. Na bogato, puszka za dolara. Kozak. Naprawdę. Nie dziwię, kurde no. Ja się nie dziwię, że ludzie na puszkach tutaj żyją normalnie. No czasem niektórzy naprawdę biorą do roboty puszkę i jedzą. Na razie jem z satysfakcją, aż mi leci z buzi. Była zupa, było chili, teraz myślę, że konsystencją i takim jakby składnikami kolej by była na spaghetti, spaghetti meatballs, czyli makaron spaghetti z kuleczkami mięsnymi. Otwieramy do kamery, cyk, pyk. Okej, my boy, that's it. Normalny sos pomidorowy, ja jestem zaskoczony. Okay. Meatballs. Normalnie mięso, kurde. Myślę, że u nas w Polsce my mamy słoiki, nie wiem z jakiej to firmy było, czy tam Sokołów, czy coś takiego. Są szklane słoiki po prostu i to jest to samo, to jest identyczna rzecz. Były takie klopsy gotowe do zakupienia w sosie. Myślę, że to jest na podobnej zasadzie. W ogóle jeżeli chodzi o żarcie z mikrofalówki, to ja w domu na przykład u siebie w Polsce nie mam mikrofalówki. Nigdy nie używałem mikrofalówki i po części też chyba mi się tak zaszczepiło, że z mikrofalówki coś jest złe. Mi się wydaje, że mikrofalówka porusza tamte, nie wiem, te cząsteczki. O, to jest tak. Mikrofalówka porusza cząsteczkami wody. Powstaje tarcie, wytwarza się ciepło i jakby cały proces ogrzewania powstaje od wewnątrz. Nie, że od zewnątrz jak na patelni, tylko że od wewnątrz, bo cała ta tam tak wszystko się rusza, że się podgrzewa. I moim zdaniem na przykład jedyny jest problem taki, że nie kontrolujemy przegrzania żarcia, że to dochodzi do ekstremalnych temperatur, na przykład oleje, oliwy
coś, co ma na przykład, powiedzmy, nie powinno być narażone na wysoką temperaturę, to całościowo jest podgrzewane i automatycznie staje się złe. Coś tam może się wytwarzać, jakieś tam wolne rodniki. Tak mi się wydaje. No natomiast naukowo nie jest to poparte, że to mikrofalówka psuje żarcie. Tak czy inaczej, spaghetti, meatball, kuleczki i makaron, dosyć gruby, wygląda spoko, a na zdrowie. Klopsy jak gąbka, taka gąbeczka mięciutka, nie smakuje mi to, jakoś nie podchodzi, a nawet nie wiem, czy chciałbym to zjeść do końca. Nie ma intensywnego smaku, smak jest zwykły, nie jest taki, no to chyba i dobrze w sumie, że nie ma tych, może tak, nie ma tylu wzmacniaczy. Spaghetti, dziękujemy, nie chcemy. Prezerwantów, Adam, konserwantów nie ma. No artificial ingredients. To smakuje dosyć naturalnie, no smakuje po prostu, no, spaghetti smakuje jak rozgotowane żarcie. Jak takie przemoczony makaron. Myślę, że makarony w takich daniach to jest błąd, bo makarony chłoną tą wilgoć, wodę pochłaniają, no i rozmiękają, nie? Otwieramy, dobra, tutaj mam tak, otwieramy teraz beef ravioli. Och, nice! Czyli normalne ravioli, elegancko. Ciekawe, może rozgotowane też, a może nie. Mam wrażenie, że mam taką minę, jakbym miał zaraz pawia puścić, ale to jest po prostu, ja jestem taki, pochłaniam to, jakby dużo muszę teraz przyswoić, obserwuję, rozkminiam sobie. No, mikrofalówka. Makaron miękki, kurde, wszystko z makaronem w tych puszkach. Robię tak, językiem o podniebienie i się rozpływa, po prostu, bez sensu. Gorące, oparzyłem się. Oczekiwałem od tego więcej, smutno mi. Nie, najlepszy z tego wszystkiego jest sos pomidorowy. Old school, fine mac and cheese. Let's go. Camera, are you ready? Ba, 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 ba. Dwie łyżki. Nie za dużo. No myślę, że kurczę, no. Zapominamy, że jest to test posiłków z puszek, nie? I myślę, że za wysoko ta poprzeczka, zresztą to chili, to poprzeczkę postawiło bardzo wysoko w stosunku do każdego produktu, który zawiera makaron. Akurat tak wyszło, że kupiłem większość puszek, które zawierają w sobie makaron. No i jedynym największym błędem, mankamentem jest to, że ten makaron nasz przemógł. Jest taki, aż się rozpada, jak tylko językiem o podniebienie ruszycie. No jakbym musiał zjeść, to bym zjadł całe, nie? To bym, wiecie, gdzieś na biwak, na coś, to myślę, że bym się tym poratował. Ale tak, to wolę iść sobie ryżu gotować. I otwieramy. Pierwszy, tak, mamy Vienna sausage. Klasyk, klasyczna, hot and spicy, bourbon barbecue, ok. Zacznijmy sobie od klasyka na spokojnie, otwieramy po kolei. Wow! Wasser! Holy shit! Pierwsza, zwykła klasyczna paluba. Zobacz. Ja nie za bardzo wiem, co powiedzieć w tym momencie. To powiem po prostu nie. Humor mi się zepsuł, kurde, aż siedzę i tak aż zgasłem. Całe emocje mi zgasły. Dobra, Adam, weź mi świru. Nie, no kurde, nie. Trzeba zagryźć.
Dla mnie chili jest zwycięzcą. Nie zjem tych niektórych rzeczy, no tych parówek na pewno nie zjem. Zjem za to chili do końca. Ja 29 kwietnia już będę z powrotem w Polsce, zbliża się koniec mojego takiego wyjazdu. Więc będę trochę odcinków też na zapas przygotuję. Jeżeli chcecie, żebym jakieś produkty jeszcze przetestował, takie typowe amerykańskie, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapę do góry, subskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, bo myślę, że ciekawy wyjazd ogólnie ta Ameryka. Widzimy się niebawem. Peace out, brother. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie. Bez odbioru, AJ. Na razie. Yo.